Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Czesław Odrowąż. Grób we Wrocławiu, w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Obraz przedstawia błogosławionego Czesława na murach miasta Wrocławia, obleganego wówczas przez Tatarów. Życie. Błogosławioną była zaprawdę rodzina Odrowążów, tylu z siebie wydając świętych. Jednym z nich jest Czesław, który przyszedł na świat w Kamieniu na Śląsku. Już jako chłopiec gromadził koło siebie rówieśników i głosił im kazania. Sam zaś walczył z pokusami i tak upominał samego siebie. Nie pozwalaj sobie, Czesławie, na nawet mały grzech, bo iskierka może zmienić się w pożar. Po ukończonych naukach Czesław, zachęcony przez biskupa Wincentego Kadłubka, przyjął kapłaństwo, a później został kanonikiem katedralnym w Krakowie. Następnie wyjechał do Rzymu i tu poznał świętego Dominika. Wstąpił do jego zakonu i już jako dominikanin wrócił do Polski. Gdy święty Dominik żegnał Czesława, rzekł do niego: idź, opowiadaj pokutę na odpuszczenie grzechów. Pamiętaj, że kto grzesznika sprowadzi na dobrą drogę, ten duszę jego zbawi, a sobie zaskarbi wielką nagrodę w niebie. Błogosławiony Czesław pracował głównie na Śląsku, był jednak i w Czechach. We Wrocławiu biskup Wawrzyniec oddał mu kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha, przy którym Czesław zbudował klasztor dominikański. Na Morawie i Pomorzu znaną była również praca misyjna Czesława. Po 20 latach powołał go Pan Bóg do siebie po wieczną nagrodę. Papież Klemens XI nakazał go czcić jako błogosławionego. Legenda z kronik klasztoru wrocławskiego. Na Wrocław napadli Tatarzy, gdy w nim właśnie przebywał błogosławiony Czesław. Nie zatrzymując się nigdzie w pustym mieście, dzikie hordy wpadły na zamek, gdzie schroniła się cała ludność. Rozpacz ogarnęła mieszkańców, gdy im brakło żywności, a odsieczy nie można było się spodziewać. Udali się oni tedy do błogosławionego Czesława, by prosił Pana Boga o miłosierdzie. Czesław modlił się gorąco, a po północy odprawił mszę świętą. Ledwie świt wszedł on na mury miasta, jakby sam miał stawić czoło nieprzyjacielowi. Wtem jasność otoczyła błogosławionego Czesława, a z nieba leciały ogniste kule na nieprzyjacielskie wojska i obóz cały spaliły. Modlitwa. Boże, któryś błogosławionego Czesława nieskazitelnej czystości obyczajami jaśniejącego i gorliwością o zbawienie dusz przejętego w różnych narodach cudami i pracami apostolskimi wsławił, spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem w wierze świętej utrwaleni do Ciebie, któryś jest wiecznego zbawienia Twórcą i Dawcą, za łaską miłosierdzia Twego dojść potrafili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.